Mateusz ma stary na kilka godzin po ceremonii ważenia przed trzecim pojedynkiem dla niemieckiej grupy Sauerland-Event, przed walką z Harry Milesem. Mówi się, że ten przeciwnik z Walii, 26-letni Mańkut, to najsłabszy z tych pięściarzy, z którymi walczyłeś po podpisaniu umowy z niemiecką grupą. Wcześniej pokonałeś Michaela Simsa, Felipe Romero. Zgadzasz się z taką opinią, że on jest jednak słabszy od tych dwóch pięściarzy? No teoretycznie wszystko na to by wskazywało, aczkolwiek praktyka nieraz pokazuje zupełnie co innego. Ja do ringu wejdę jak zawsze w 100% skoncentrowany. Jest to boks zawodowy, każdą walkę trzeba wygrać, także nie ma możliwości na jakąś dekoncentrację. Także przygotowywałem się bardzo sumiennie i to wszystko, co wypracowałem na sali treningowej, będę chciał pokazać w ringu. Jestem zawodnikiem, który preferuje dystans i tym razem też tak będę chciał robić. Oczywiście, jeśli nadarzy się okazja, będę chciał też wejść czasami do półdystansu, zaryzykować. Ale głównie mój boks opiera się na dystansie i nieważne, jaki jest wysoki mój przeciwnik, to ja i tak zawsze będę chciał boksać w dystansie. Po tym jak pojawiła się informacja o tym, że twoim przeciwnikiem będzie Miles, trochę się pojawiło komentarzy negatywnych, już niektórzy zaczynają trochę narzekać, że nie ma ciągle tych największych walk, ale myślę, że możesz wszystkich uspokoić, że te największe walki przyjdą, a przynajmniej duże walki już niedługo. Ja myślę, myślę tak, że jeśli bym boksował w Polsce, to można byłoby się martwić. Niestety jest tu trochę inaczej. I to nie jest istotne, jaki jest przeciwnik. Wiem, że większe walki będą niebawem i każda walka jest to jakieś doświadczenie. Jest m.in. Aleksiejew, zawodnik leworęczny, teraz też boksuje z Mańkutem. Także na pewno to będzie dla mnie jakieś doświadczenie. Także ja patrzę na moją karierę bardzo optymistycznie, nie podłamuję się, że ten przeciwnik nie jest jeszcze aż tak dobry. Myślę, że promocja teraz tej walki i kolejnej też pomoże organizować mi większe walki, bo jednak im zawodnik jest bardziej rozpoznawalny, to dany pojedynek przyciąga dużo większą publiczność i myślę, że wtedy będzie łatwiej sprowadzać dobrych przeciwników. Wracając jeszcze do Milesa, pojedynek zakontraktowany na 10 rund, także będzie trochę tego czasu, żeby to 21 zwycięstwo przed czasem w zawodowej karierze i 27 w ogóle dopisać do swojego dorobku. Nie wiem, dasz się namówić na taką zapowiedź, że jednak ten knockout będzie, czy spokojnie i też się nic nie wydarzy, że jeżeli ten pojedynek potrwa 10 rund? Nie, myślę, że takie prognozy to były tylko i wyłącznie w opiniach Alego i jemu to bardzo dobrze wychodziło. Ja nie jestem tym typem, ja jestem przede wszystkim bokserem, nie jestem puncherem. Wyjdę do ringu, będę boksował po swojemu, będę starał się trzymać w bezpiecznym dystansie przeciwnika i na pressingu boksować. Jeśli wyjdzie knockout, to w takiej sytuacji nigdy nie odpuszczam, zawsze chcę wygrać przed czasem, jak już wielokrotnie podkreślałem. Ale to musi być akcja wypracowana, na pewno nie będę się nastawiał na jeden cios. A jeśli wygram przed czasem, no to wiadomo, jest to dla publiczności bardzo fajnie, dla przeciwnika trochę gorzej, a dla mojego rankingu też jest to, też poprawia moje statystyki. Wracamy ciągle do tego tematu walki z Aleksandrem Aleksiejewem, bo mówi się, że to jest, że walka o pas mistrza Europy będzie pierwszym dużym wyzwaniem po podpisaniu umowy z Auerland Event, z tym, że nie wiadomo, czy te sprawy się trochę znowu nie skomplikowały. Ty mówiłeś, że być może Aleksiejew będzie wakował pas mistrza Europy, że może zmierzy się z Marko Hukiem, ale po tym mi się z Firatem Arslanem, co się może wydarzyć? Czy Arslan będzie domagał się rewanżu, ewentualnie może będzie mógł go dostać, czy Aleksiejew zechce walczyć z nim w rewanżu? No myślę, że rewanż tu jest bardzo prawdopodobny, bo ta walka naprawdę była bardzo wyrównana. W niektórych opiniach nawet jest tak, że wygrał to Arslan. Także co jest dla wielu obserwatorów tego pojedynku wielkim zaskoczeniem. Aleksiejew nie pokazał w tej walce tak naprawdę siebie i myślę, że będzie chciał zmazać plamę właśnie na Arslanie. A jak będzie chciał zmazać ją na mnie, to mu może pomogę ją zmazać.